tło wydarzeń. Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Dziś o temacie bardzo ważnym, zwłaszcza w kontekście niedawnych wydarzeń, ponieważ porozmawiamy o narkotykach, o środkach niedozwolonych, po które sięgają nastolatkowie, a nawet młodsze dzieci. A o tym temacie porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, panem Danielem Harasymem, prezesem Fundacji Zastopuj. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Z różnego rodzaju badań wynika, że choć niepełnoletni najczęściej sięgają po alkohol, to już co dziesiąty młody człowiek próbuje także narkotyków. Pan w tej profilaktyce się specjalizuje, więc proszę powiedzieć, co popycha młodzież najczęściej w stronę tych nielegalnych substancji? Chyba takim pierwszym, najważniejszym rzeczą jest dobre lobby, czyli wciąż wśród młodzieży utrzymuje się taki standard, jest dobra zabawa, jest dobry czat, dobra zabawa, która spowoduje, że będziesz się dobrze czuł. I to czyli gdzieś jest. Narkotyki mają to powodować, tak? Tak. Jak jest dobrze sprzedane, jak jest dobre lobby i wiele ludzi to robi, no to młodzież to mówi, ja też chcę to spróbować. Czyli presja rówieśnicza też jest? Presja rówieśnicza i to, co robi otoczenie. Czasami nie wyjaśniając, czym to jest, a zabraniając, nie powodujemy też tego, że młodzież nie chce tego spróbować. To tak czyli samo jak troszkę z alkoholem. Owoc, tak. Tak, smakuje najlepiej. Tak. Niestety. Co pana zdaniem może stanowić alternatywę dla narkotyków? Bo dzisiaj podczas spotkania w Politechnice Koszalińskiej przyprowadziliście trzech znanych sportowców, między innymi Małgorzatę Hope-Kowalik, lekkoatletkę, i oni pokazywali swoim życiem, że sport, poświęcenie się jakiejś pasji może być doskonałą alternatywą dla jakiegokolwiek narkotyku. Tak, była Małgorzata Hope-Kowalik, był Michał Bieliński, Nocna Ściema, była Paulina z klubu Samuraj, którzy prezentowali, że dobry wybór to sport, to troszkę potu, ale to przede wszystkim medale, zwycięstwa, podium, to pewne glory dla tych zwycięzców, więc dla nas jest pokazanie młodzieży, że alternatywa jest bardzo blisko. Mało tego, ludzie, którzy są wokół nas, Politechnika kształci też ludzi, którzy po prostu chcą coś osiągać, pomaga, daje im jakieś możliwości. Dla nas jest to bardzo wiele. A kto najczęściej sięga po narkotyki? Dziewczęta czy chłopcy? 16-17-latkowie czy młodsi? Sięgamy po narkotyki już mniej więcej od 13 roku życia. Tak, czyli to jest taki pierwszy moment wtedy, kiedy na osiedlu ktoś mówi daj spróbować albo spróbuj, zobacz. Rodzice czasami nie powiedzą, czasami rodzic nie chce pomyśleć, że jego zachowanie, te, które jest w danym momencie, kiedy on wchodzi, że to jest złe zachowanie. I nawet nie wiemy, że to dziecko już miało pierwszy kontakt, bo zlekceważyliśmy coś. Jakiś sygnał. Jakiś sygnał. I to jest taki... Zaczyna się wiek 13 lat. Tu jest taki najgroźniejszy. Ciekawość dotknięcia, bycia już małym, dorosłym człowiekiem. Pierwszy papieros zapalony, pewnie jakieś tam pierwsze piwo, pierwszy jakiś drink gdzieś tam po cichu wypity z kolegami. No i trzeba sięgnąć po narkotyk. Pan, ojciec dwóch synów, jakby zareagował, gdyby zobaczył pan jakiś taki sygnał, który by pana zaalarmował, że o, być może moje dziecko sięgnęło po papierosy, alkohol, a być może po narkotyki. Co pan by zrobił? Przede wszystkim chyba nie czekam na to, co powiem, tylko z racji tego, że sam jako młody chłopiec miałem doświadczenia z wieloma złymi rzeczami, które rodzice nie zauważyli. Dzisiaj z moimi dziećmi rozmawiam. Czyli wyprzedzam troszeczkę czas, pokazuję im raz, że to, co robię, ale przede wszystkim wskazuję im na osoby bezdomne, dlaczego się stały, dla osoby, które mają bardzo dużo długów, które po prostu bardzo później mają problem i topią to w alkoholu, więc uczę im, czym jest alkoholizm, czym jest alkohol, czym jest papieros, czym jest taki narkotyk. Oni już w wieku 8-9 lat dostają pierwsze informacje, że ludzie mają problemy, dlatego że myśleli, że to rozwiąże ich problem. A więc informacja, ona musi dotrzeć bezpośrednio do rodzica. To nie ma też niczego związanego z tym, że moje dziecko kiedyś nie spróbuje. Ale mam nadzieję, że ono zda sobie sprawę, słyszałem, znam informację, odchodzę. Więcej informacji, więcej możliwości odejścia. Czyli nie traktowanie narkotyków jako tematu tabu, tak? Jeżeli dziecko pyta, to z nim rozmawiamy. Odpowiadamy na każde pytanie. Pokazujemy osoby uzależnione. Czy pan na przykład jest orędownikiem takiego wychowywania dzieci, że czasami warto zabrać je na spotkanie z osobą, która wyszła z uzależnienia, albo zabrać je do ośrodka, w którym leczeni są ludzie uzależnieni od narkotyków? Taka terapia wstrząsowa trochę?
Myślę, że na tym etapie jeszcze może nie, ale z racji tego, że jako fundacja pomagamy osobom zagrożonym, więc bardzo często pokazujemy im osoby, które są na przykład, prowadzimy hostel dla osób wychodzących z więzienia. I kiedy oni wychodzą z tych więzień, oni bardzo często opowiadają swoje historie. Moje dzieci nie widzą już stanu, w jakim był przed wejściem do zakładu karnego, ale widzi osoba, która opowiada: straciłem to, nie mam tego, a małe dziecko wszystkiego chce. A więc uczy się, że na pewnym etapie, kiedy coś osiągnie, może to wszystko stracić. I on musi nauczyć się czuć wartość tego, co posiada, tego, co zdobędzie, żeby tego nie chciał stracić. To pan jako rodzic, co pana by zaniepokoiło w zachowaniu dziecka i sprawiłoby, że by pan pomyślał o jej? Być może moje dziecko sięgnęło po dopalacze albo innego rodzaju środki nielegalne. Przede wszystkim pierwszym objawem to są takie zwyczajne objawy związane z emocjami. Zmiana bardzo szybkiego nastroju. Wpadanie z miłości po wściekłość, udawanie, że jest wszystko dobrze, negowanie, że narkotyki nigdy nie spróbował, że nikt mu nigdy nie zaproponował, powiększone spojówki, zaczerwienione oczy. To są takie podstawowe rzeczy. No, obserwacja. Przede wszystkim coś, co się nagle zmieniło, coś, co było nawykiem, a nagle jest przeciwstawieństwem. Reagowanie, ubiór, noszenie rzeczy, które promują wolny świat od narkotyków, gandzia dla wszystkich, zawsze chce być, nie wiem, niezależny, wolny. To znaczy, że wkradają się pewne informacje w życie młodego mężczyzny, młodej dziewczyny, że po prostu chce być uwolniona, pomimo to, że codzienne życie jest rezygnowanie z czegoś, żeby coś osiągnąć innego, nie? I wtedy, co jest najskuteczniejsze? Nauczyciel, rodzic, pedagog, psycholog, czy może, tak jak rozmawialiśmy, osoba, która wyszła z nałogu, ale jednak ten nałóg odcisnął na niej pewne piętno? Przede wszystkim w tym momencie doszkalanie siebie samego. Czyli rodzic musi się bardzo szybko doszkolić. Jeśli coś takiego pojawia, rodzic musi wrócić na taką sferę nauczania, przyjść do fundacji, stowarzyszeń, po prostu porozmawiać, jak to jest, jak teraz z tym dzieckiem porozmawiać, jak go poprowadzić. Czym później, tym gorzej. Wiek 13, 14, 15 lat, jeszcze coś możemy ratować. 16, 17, 18 to są już dorosłe osoby, koniec. Tam już jest, jak nie upadnie, to już jest bardzo ciężko jest aż tak bardzo zahamować. My jako fundacja pomagamy tylko w takich sytuacjach, wtedy kiedy jest na pograniczu. Spróbował, nie wie co zrobić, szuka towarzystwa, budujemy nowe relacje, uczymy tego, że przyjaźń za przyjaźń. Więc coś, co nie jest bardzo łatwe, ale jest do zrobienia. Pan miał kontakt z osobami, które w uzależnieniu już były tak głęboko, że trudno im było wyjść? Tak, i wtedy odsyłamy takie osoby na ośrodki terapeutyczne, dlatego że muszą przejść detoks, muszą przejść całkowicie jakby taką przemianę wewnętrzną, coś, co jest bardzo trudno w codziennym życiu, wtedy, kiedy wszystkie bodźce na nas odgrywają, a to jest plakat, to jest reklama, to wszystko, i one wtedy reagują, że to wszystko jest jednak po dwóch dniach, znowu wraca do tego, co było. Właśnie, jak to jest? Zbliżają się wakacje, wszędzie mamy kampanie profilaktyczne, które mówią: nie bierzcie dopalaczy, uważajcie, co macie w napojach, nie zostawiajcie wody czy czegokolwiek w szklance w niezabezpieczonym miejscu, bo każdy może wam coś wrzucić do tego napoju, ale też nie bierzcie niczego, co oferowane jest jako cukierek, jako chwila przyjemności, a jednak młodzi ludzie podczas wakacji najczęściej wpadają chyba w te sidła nałogu, prawda? Myślę, że to są takie pewne też rzeczy, które są związane ze stresem codziennym. Nam się wydaje, że kiedy odprężymy się na takiej imprezie, zażyjemy, to że ten stres zostanie zminimalizowany. A tak jest? Nigdy tak nie jest. Nigdy wiemy, że nawet kiedy normalny, zdrowy człowiek wypije drinka i wypije drugiego i trzeciego, na drugi dzień nie czuje się tak samo, dlatego że organizm pewien trud musiał przebrnąć, żeby to przetrawić. Ale mówimy o zdrowych człowieku. Co zrobić o człowieku, który ma tego ponad normę, ponad drugą normę i ponad trzecią, tak? I nagle się okazuje, że dwa dni i on musi znowu wziąć klin, zrobić tym samym, czym się struł, żeby wróciła jakaś świadomość. No więc kółko odpoczynku wraca, a wtedy, kiedy naprawdę trzeba odpocząć, rozpada się wszystko. Czyli przede wszystkim obserwujmy nasze dzieci, rozmawiajmy z nimi i szukajmy fachowej pomocy. Przede wszystkim
rodzic musi znaleźć alternatywę dla dzieci i musi go jakoś zachęcić, żeby chciało to dziecko robić coś innego. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa dzisiejszym gościem był pan Daniel Harasym z Fundacji Zastopuj. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję.